nauczyć się samym matematyce dla szkoła gimnazjalnych. Ponad gimnazjalnych dzisiejszy webinar mam przyjemność prowadzić. Ja, Ida oraz kolega Michał Dębski. Witamy Was serdecznie. Serdecznie chcemy Wam dzisiaj przedstawić to losowanie list, zapisywanie ich, losowanie list i zapisywanie ich w listach oraz zdanej listy, wybór parzystych i zapisanie ich do drugiej liczby. Oraz coś, co uznaliśmy, że jest przydatne w szkole, czyli znajdywanie, wyszukiwanie NWW i NWD, dwóch liczb prowadzonych przez użytkownika. Michał, chcesz coś dodać jeszcze? No nie, teraz z NWW i NWD najpierw z tym w ogóle postaramy się uruchomić program, który stworzy, znaczy, który nam wyszuka NWD, potem NWW, a potem postaramy się zastosować to jakoś też w praktyce przy ułamkach zwykłych. To może tyle tak tytułem wstępu jedynie. Dobrze. Zaczynamy od pierwszego projektu, który będzie polegał na początkowo na wylosowaniu liczb podanego przez użytkownika zakresu. I ilość liczb też będzie określał użytkownik. Poczekamy tylko na Michała, żeby nam tutaj udostępnił ekran, żebyście widzieli też to, co, o czym będę mówić i co będziemy robić na bieżąco. Jest duży pogłos, ale nie wiem, czy coś uda nam się z tym zrobić. Na razie będziemy działać. Mam nadzieję, że uda się to jakoś zniwelować. Przeżyjecie to, jeśli się nie uda zrobić. Natomiast w dalszej części będzie Michał. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej. Słuchajcie, być może że to kwestia tego, że się Michał tutaj wyłączył, będzie mniejszy pogłos. Zaczynamy od losowania liczb i stworzenia listy, w której możemy zapisać wylosowane liczby. Żeby to zrobić, musimy stworzyć listę. Oczywiście robimy to w kategorii dane. Od tego zaczniemy. Tworzymy listę liczby. Czyli wchodzimy w kategorię dane, wpisujemy nazwę listy liczby. I dzięki temu po prawej stronie ekranu pojawiła nam się na razie pusta liczba. Oczywiście chcemy wiedzieć, z jakiego zakresu będziemy losować liczby, więc po kliknięciu zielonej flagi zadamy użytkownikowi pytanie, z jakiego zakresu liczb wylosować. Z tym, że żeby było wiadomo, że losujemy od 1 do jakiejś liczby, po kliknięciu zielonej flagi, którą wybieramy z kategorii zdarzenie. I z czujników wybieramy zapytaj, czekaj. Zapytamy użytkownika, z jakiego zakresu liczb mam wylosować. Czyli zapytaj. Wpisujemy pytanie, z jakiego zakresu liczb wylosować. I wylosować. I tu, żeby użytkownik miał jakąś podpowiedź, damy od 1 do 3 kropeczki. Musimy tą odpowiedź gdzieś zapamiętać. Stworzymy wobec tego zmienną, bo za każdym uruchomieniem programu będzie to inny zakres. Utwórz zmienną zakres. Dajemy utwórz zmienną w kategorii dane, wpisujemy nazwę zmienną zakres, czyli to będzie ten zakres liczb, z których będziemy rysować i oczywiście na początku ustawiamy ten zakres na odpowiedź, tą odpowiedź, którą podał nam użytkownik. Odpowiedź znajduje się tak jak pytanie w czynnikach.
Mamy ustawiony zakres, musimy już wiedzieć, ile tych liczb mamy wylosować. Czyli znowu zapytaj, ile liczb wylosować. Możemy to albo przełożyć z czujników, albo zduplikować, ile liczb wylosować. I to też jest przydatna informacja, dlatego zapamiętamy ją pod kolejną zmienną, powiedzmy, ilość. Czyli idziemy do kategorii dane, tworzymy zmienną o nazwie ilość. I ustawiamy tą zmienną ilość na tą podaną przez użytkownika odpowiedź. Dzięki temu mamy już zakres i wiemy, ile liczb mamy wylosować. Będziemy losować tyle razy, ile mamy podane liczb. Wobec tego powtórzymy nasze losowanie tyle razy, ile zapamiętane jest pod zmienną ilość. Czyli idziemy do kategorii kontrola, wybieramy bloczek powtórz ileś razy, tu mamy 10, a my chcemy powtórzyć ilość razy. Wobec tego z kategorii dane musimy wybrać tą nazwę ilość. I teraz co musimy powtórzyć? Na pewno musimy powtórzyć to losowanie. I nasz los, który będzie podany od niego do podanego zakresu, nasza wylosowana liczba z danego zakresu, musi zostać przypisana do naszej listy, tak żeby się pojawiła na kolejnych elementach listy. Dlatego szukamy w bloczkach dotyczących zmiennej, w kategorii danych i dotyczących poniżej dotyczących listy, szukamy bloczka, który umożliwi nam dodanie elementów do listy. Jest to pierwszy bloczek, który znajduje się pod liczbę. Dodaj think do liczby. Teraz będziemy dodawać los. Losowanie, funkcja matematyczna, oczywiście tak jak pozostałe funkcje porównywania i inne funkcje matematyczne, znajduje się w wyrażeniach, czyli idziemy do kategorii wyrażenia i wybieramy losuj. Losuj od 1 do 10. My daliśmy na początku od razu przy określaniu zakresu, że będziemy losować właśnie od 1 do pewnej liczby, którą podał nam użytkownik i jest zapisana w zmiennej zakres, czyli będziemy losować od 1 do zakresu. Zakres, nazwa zakres znajduje się w kategorii dane, była to nasza zmienna, więc będzie tam pod możliwością stworzenia zmiennej, dajemy zakres w miejsce dziesiątki. Czyli będziemy losować od 1 do podanego przez użytkownika zakresu. Tak naprawdę mamy już wylosowane, żeby widzieć, w jaki sposób, że po kolei dodane są liczby, a nie są wszystkie naraz, możemy jeszcze tak estetycznie wrzucić tutaj bloczek do tej funkcji powtórz, bloczek czekaj 1/10 sekundy. Czekaj znajduje się w kontroli, 1/10 sekundy, wystarczająco. Tutaj przy okazji przypominam, że piszemy z kropeczką. I możemy właściwie już sprawdzić, czy nasze listy zostały, czy nasza lista już się uzupełnia. Kliknijmy zieloną flagę. Podajmy zakres, na przykład do 50. Zatwierdzamy. Ile liczb wylosować, tak żeby się nam to zmieściło. Tutaj oczywiście długość listy możemy poszerzyć, widocznej na ekranie. Dajmy powiedzmy 8. Zatwierdzamy. Mamy 8 wylosowanych liczb z podanego przez użytkownika zakresu. Czy wszyscy to już mają? Słuchajcie, tak? Proszę o potwierdzenie na czacie. Czy już mamy?
Jest część, że pisze, że na, tak. Oczywiście na początku, żeby nie nadpisywać tych wartości po kolejnym uruchomieniu programu, przydałoby się jeszcze wrzucić po zielonej fladze, usuń wszystko z tej naszej listy liczby. To będzie przy naszej liście, czyli w kategorii dane, tam gdzie mamy listę, mamy jedynkę z liczby. Jeżeli klikniemy na tą jedynkę, to tam mamy możliwość wybrania ostatniego wyrazu, ale też wszystkich wyrazów z danej listy. Czyli usuniemy sobie wszystko na samym początku uruchomienia nowego programu, po raz kolejny uruchomionego programu. Czyli mamy usunięte wszystko z liczby i losujemy podaną ilość z danego zakresu. Możemy to jeszcze raz przetestować. Z jakiego zakresu widzimy, że od początku uruchamiamy całość programu. Kolejną rzeczą, którą chcę, żebyśmy zrobili, to po prostu znalezienie wśród tych wylosowanych liczb, tych liczb, które są parzyste. Dzięki temu przypominamy też uczniom o jednej z podstawowych cech liczb parzystych, czyli że dzielą się bez reszty przez liczbę 2. Zrobimy to po uruchomieniu, naciśnięciu klawisza P, bo będzie to na podstawie tej wylosowanej już listy. Czyli najpierw będziemy losować liczby i zapisywać do listy, natomiast po wciśnięciu klawisza P znajdziemy wśród podanych liczb te, które są liczbami parzystymi i zapiszemy je do drugiej listy. Czyli na początku wiemy już, że będziemy też potrzebować drugiej listy, do której będziemy zapisywać te liczby, które są liczbami parzystymi. Wobec tego idziemy do kategorii dane, wybieramy od razu na początku utwórz listę parzyste, utwórz listę w kategorii dane parzyste, dajemy OK. Pojawi nam się druga lista, możemy ją przeciągnąć na prawą stronę, tak żebyśmy ją lepiej widzieli. I działania z tą listą będą dostępne po kliknięciu klawisza P. Czyli musimy rozpocząć zdarzenie od kliknięcia klawisza, czyli idziemy do zdarzeń, kiedy klawisz naciśnięty i wybieramy literkę P. Żeby móc analizować kolejne elementy z listy liczb wylosowanych wcześniej, muszę mieć wskaźnik numeru tej listy. Wobec tego stworzę sobie zmienną n, która będzie numerem na liście liczby. Idę do kategorii dane, klikam utwórz zmienną i literka n jako numer na liście jest zdecydowanie wystarczająca, mogłoby być NR, zostawmy jako N. Na początku zaczynam analizę od pierwszego elementu na liście liczby, wobec tego ustawiam N na jedynkę. Wybieram ustaw N i zmieniam na 1. I teraz będę powtarzać porównywanie liczb, czyli będę brał każdy kolejny element z tej listy, wobec tego będę sprawdzać tyle liczb, ile jest na liście. W blokach poświęconych liście mamy jeden z bloków, który jest tak mniej więcej w połowie, długość i nazwa danej listy. Znajdźmy długość liczby, bo ja będę porównywać z tej listy z wylosowanymi liczbami. Wyłóżmy sobie na bok ten bloczek długość liczby. On jest pod elementem 1, mamy długość, tam możemy wybrać nazwę dostępnej listy. Długość liczby.
i wybieramy z kontroli pokusz 10 razy i w miejsce dziesiątki wstawimy długość liczby. Teraz sprawdzam, jeżeli element pierwszy, bo od niego zaczynam, będzie dzielił się przez 2 bez reszty, czyli reszta z dzielenia przez 2 będzie równa 0, to dodam ten element do liczb parzystych. Na pewno będzie mi niezbędny warunek jeżeli to, który wkładam do pętli powtórz. Również będę przyrównywać, czyli reszta z dzielenia przez 2 będzie równa 0. To znaczy, że z wyrażeń muszę wybrać ten blok, który posiada znaczek równa się. To jest w tym drugim jakby zestawie w tej kategorii. I będę tutaj dzielić modulo, czyli reszta z dzielenia, jest to dzielenie modulo. Ten bloczek znajduje się w wyrażeniach pod koniec bloku i będę sprawdzać, czy dzieli się przez 2, czyli po słupku modulo należy wpisać 2. A porównywać będę, brać do tego dzielenia, będę element z listy liczby, czyli wracam do kategorii dane i wybieram element, tam jest domyślnie 1 i parzyste my potrzebujemy z liczby, czyli element i element n. Czyli w miejsce jedynki muszę wstawić mój numer na liście, czyli literkę n. I w ten cały blok wkładam pierwsze miejsce, bo będzie to liczba, którą będę sprawdzać, czy dzieli się przez 2 bez reszty, czy reszta z dzielenia przez 2 jest równa 0, czyli po znaku równa się muszę wpisać 0. Teraz jeżeli jest to równa 0, to ten element będę dodawać do listy liczb parzystych. Czyli muszę znaleźć w blokach poświęconych liście, dodaj do parzyste. To jest pierwszy blok, który znajduje się pod deklaracją nazwy listy. Teraz co mam dodać? No ten element, który dzieli się przez 2. Mogę to zlikować z tego, co mam u góry. Jeżeli dodałam element albo nie, czyli sprawdziłam pierwszy ten element, przechodzę do elementu kolejnego. Czyli muszę zmienić mój numer na liście o 1. Czyli zmień n o 1, wkładam pod pętlę jeżeli. Oczywiście również na samym początku uruchomienia programu muszę wyczyścić moją listę po to, aby nie napisywać wartości, które wcześniej już były tam zapisane, aby nie dopisywać do tego nowych list, tylko aby to była nowa lista. Więc na sam początek, po kliknięciu klawisza P, usuwam wszystko z liczb parzystych. To znajduje się też w kategorii poświęconej listom. I możemy sprawdzić, nawet na bazie tej listy, którą mamy już uruchomioną, albo możemy wpisać po raz kolejny. Jeżeli klikniemy klawisz P, to wyszuka nam wśród tych wcześniej zblokowanych liczby parzyste. Dobrze. Czy wszyscy, słuchajcie, to już mają? Jesteśmy na tym samym etapie.
Myślę, że to większość z Was powinna to już mieć zrobione. W takim razie przejdziemy. Czy jeszcze coś pokazać? Słuchajcie, bliżej. Myślę, że możemy przejść do kolejnego projektu, który chcielibyśmy Wam przedstawić, czyli NWD, czyli algorytm, który pozwoli nam znaleźć NWD przy wykorzystaniu właśnie Scratcha. Jeszcze zaciskamy. Myślę, że mogę oddać głos nowym projektem. No okej, okay. To w takim razie widzę, że świetnie nam poszła pierwsza część. W takim razie projektu. Zatem tworzymy nowy projekt. Nazwijmy go może wstępnie NWD. A zatem zajmiemy się teraz. O! Czyli to mamy, tak? Zadanie na informatyce. No akurat ja się też może nie przedstawiłem dokładnie. Jestem nauczycielem matematyki i uczę w szkole podstawowej aktualnie. Także no nie znam tutaj programu, jeżeli chodzi o informatykę w gimnazjum. To może tak sprawnie zrobimy ten wstęp, a potem zobaczymy też, jak od strony matematycznej moglibyśmy wykorzystać ten projekt i do czego może nam się przydać. Nie wiem, czy tam też na informatyce jest potem jakby takie zastosowanie matematyczne. Przepraszam. No mam nadzieję, że informatyka to tylko tak pokazuje ten początek. To może tak wstępnie. Tutaj już wyszukałem, żeby tak nie wyszukiwać na bieżąco, dla przypomnienia, algorytm Euklidesa, taki najprostszy do wyszukiwania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb. Może tylko tak przypomnimy sobie. Zaczynamy od tego, że wczytujemy liczby A i B, jakieś dwie liczby naturalne. No i teraz właściwie będziemy cały czas sprawdzali, czy będziemy, zobaczmy, tutaj wykonywali w pętli pewne czynności, dopóki nie okaże się, że A i B mają taką samą wartość. Jeśli się okaże, że mają taką samą wartość, no to wychodzimy z tej naszej pętli i ta liczba A czy też B jest naszym NWD. Natomiast dopóki te liczby A i B nie są równe, to sprawdzamy, która z nich jest większa i większą zamieniamy na różnicę A minus B. Tak, czyli jeżeli A jest większe, to zamiast A wpisujemy różnicę liczb A i B, natomiast jeżeli B jest większe, czyli jeżeli A nie jest większe, czyli B jest większe, a oczywiście nie są równe, bo przez ten warunek nie przeszliśmy, to liczbę B podmieniamy na B minus A. I to wykonujemy tak długo, aż nie okaże się, że te dwie liczby są takie same. I wtedy wychodzimy. I to tyle, jeżeli chodzi o sam algorytm. Myślę, że już tak sobie przypomnieliśmy. Zatem przejdźmy do naszego projektu, naszego programu. No to tak. Czyli zaczynamy od zielonej flagi. Może na razie nie będziemy wczytywali tych liczb. Zaczniemy od samego stworzenia. I może też, ponieważ w naszym projekcie może się okazać, że to NWD będzie nam potrzebne w różnych sytuacjach, to żeby nie kopiować za każdym razem tego samego pliku, czy przepraszam, tego samego fragmentu skryptu, możemy sobie zrobić, zdefiniować. A zatem skorzystamy tym razem tutaj, nie wiem, czy też Państwo korzystaliście z tej zakładki więcej bloków i otworzymy swoją własną jakby funkcję. Czyli utwórz blok. Możemy go nazwać na przykład NWD.
i no, będziemy szukali NWD oczywiście dla dwóch liczb. A zatem klikamy w opcję. Tu nam się pojawią różne możliwości, ale klikam dwa razy. Dodaj parametr liczbowy. Będziemy potrzebować dwa parametry. Pierwsza liczba i druga. Oczywiście możemy zmienić nazwy, ale niech zostaną takie, jakie są, czyli number one, number two. I możemy od razu zatwierdzić OK. Program teraz będzie nam kazał zdefiniować, na czym będzie polegała ta nasza funkcja NWD. A zatem mamy wczytać jakieś dwie liczby, z którymi coś tam będziemy robili. A zatem przejdźmy na razie do danych i stworzymy kilka zmiennych. Pierwsza zmienna niech będzie A, druga zmienna B i może stwórzmy jeszcze jedną, która będzie już gdzieś tam zapamiętana też po przejściu przez tę funkcję jako NWD. Przepraszam. Tutaj to nie muszą być oczywiście takie same nazwy tutaj i tutaj, ani nie przeszkadza, ale to ani to w niczym nie pomaga. Są to dwie zupełnie różne rzeczy. No i przechodzimy do tworzenia naszego programu. A zatem najpierw ustalamy, czy przypisujemy zmiennym A i B te dwie wartości. Czyli ustawiamy A na pierwszą i tutaj, pamiętam, czasami z tym był kłopot, po prostu przeciągamy w to miejsce i podobnie ustawiamy B na drugą wartość. Tutaj mógłbym zadać pytanie, po co tak robimy, czy nie można by korzystać z tych dwóch liczb, ale zobaczmy, nie mamy nigdzie możliwości już modyfikowania. Tak? Te number one, number two są to już pewne parametry funkcji i my tego nie możemy zmieniać. Tutaj sama funkcja, w momencie, kiedy dostanie od nas informację, dla jakich parametrów ma coś obliczać, te parametry są jakby dla całej tej funkcji stałe i już nie możemy ich później modyfikować. Stąd to przypisywanie, żebyśmy mogli wykonywać te czynności, tam odejmowanie na tych dwóch liczbach. No dobrze, czyli pobraliśmy, może tak dla przypomnienia jeszcze, pobraliśmy, czyli jesteśmy tutaj. Wczytaliśmy. Czy Państwo widzicie, wczytaliśmy A i B. Teraz co mamy robić? Mamy tak długo porównywać, mamy tak długo wykonywać naszą funkcję, dopóki nie będą te liczby takie same. A zatem korzystamy z kontroli i będziemy powtarzać aż. Tak, powtarzaj aż. Ja mam pytanie. No właśnie, coś tutaj widzę się przywiesiło chyba w moim, z moim internetem. Ani obraz, ani dźwięk chyba nie działa. Już teraz słychać mnie? Dobra, to zobaczę, czy obraz widać, bo mam wrażenie, że też się ten obraz przywiesił. No właśnie, coś się zawiesiło z tym. Widać mój ekran? Tak, no to super.
Dobrze. W takim razie kontynuujmy. Co prawda ja nie widzę tego na podglądzie, ale to nie szkodzi. Czyli tak, mamy powtarzać jak długo? Mamy powtarzać tak długo, aż okaże się, że A i B mają takie same wartości. A zatem powtarzaj aż A będzie równe B. Czyli bierzemy z wyrażeń, tak jak w poprzednim projekcie, porównywanie i tutaj wartości A i B, przepraszam, zmienne A i B mają mieć tą samą wartość. I co ma się dziać? Jeżeli, czyli teraz bierzemy z kontroli, jeżeli to i sprawdzamy, czy A jest większe. Czyli znowu z wyrażeń, jeżeli A jest większe od B, to mamy zamiast A wstawić różnicę A minus B. Czyli z wyrażeń weźmiemy odejmowanie i z danych przypisujemy tylko A, ustaw A na A minus B, na A minus B. Natomiast, przepraszam, w przeciwnym razie, czyli ani nie są równe, ani A nie jest większe, czyli kiedy B jest większe, no to mamy ustawić odwrotnie, może to tutaj duplikuję, mamy ustawić razem B na B minus A. No ok, czyli to będzie się wykonywało tak długo, aż otrzymamy równe liczby. No i potem ta liczba A, czy też B, bo one będą równe, będzie tym NWD. A zatem na końcu, kiedy już przejdziemy przez całą tę pętlę, ileś tam razy, mamy ustawić NWD na obojętnie A lub B. I to właściwie cała ta nasza funkcja. Moglibyśmy przetestować. Nie wiem, czy tutaj Państwo używaliście już tej definicji, tej definiowania funkcji w ten sposób. Wywołujemy to. Znowu wchodzimy w więcej bloków i pojawiła nam się teraz taki blok, pojawił się taki bloczek. I możemy wywołać teraz. Może wstawmy tutaj, no nie wiem, 6 i 4. I kiedy wywołam tę funkcję, no tak, okazuje się, że NWD wynosi 2, a gdyby tutaj była 9 zamiast 4, to 3 się pojawia. No dobrze, a gdyby była 18 zamiast 6, to pojawia się 9. No czyli działa. Końca nie widać, tak? Ucina. Już momencik, to przesunę. Teraz widać. Przepraszam. Czy teraz widać już całą? Tak, no to super. No dobrze, czyli rozumiem, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie gimnazjaliści na informatyce. Natomiast co można by zrobić teraz, do czego można by zastosować tę naszą funkcję, co nasze NWD? Można by zastosować na przykład do skracania ułamków. W ogóle, jeżeli chodzi o ten algorytm tutaj, nie wiem, co się dzieje, czy teraz znowu jestem, czy nie. Jestem, tak? No super. Dobrze, to wracamy. Przepraszam, nie wiem, co się dzieje, coś z internetem pewnie.
Moment. Nie wiem, w którym momencie zniknąłem, więc tylko powiem, że zafascynowały mnie ułamki zwykłe, ponieważ w Scratchu, ponieważ o ile na ułamkach dziesiętnych, to wiadomo, każdy kalkulator potrafi działać, o tyle z ułamkami zwykłymi jest, wiadomo, gorzej. No to może spróbujemy przetestować nasze skracanie. W takim razie stwórzmy jeszcze w danych taki niby ułamek. To można pewnie zrobić ładniej gdzieś tam, bardziej z ozdobnikami i tak dalej, ale żeby nie tracić na to czasu, zrobimy je najprościej jak można, a ewentualnie sobie tutaj Państwo możecie rozbudować to potem, upiększyć sam projekt. Stwórzmy na razie dwie zmienne. Zmienną licznik 1 i mianownik 1. Tworzę zmienną licznik 1 i zmienną mianownik 1. I może, żebym nie musiał za każdym razem wczytywać tych liczb, to klikam prawym przyciskiem myszy na licznik i wybieram suwak. Oj, coś mi tu. Coś mi tutaj nie działa teraz, moment. O, jest. I na licznik na mianowniku, tak, w taki sam sposób. I teraz mogę też ustawić zakres. Ustawiam minimum i maksimum. Załóżmy licznik, niech będzie od 2 do 10. A mianownik od 2 do 20 na przykład. I ustawię sobie cztery dwunaste. I załóżmy, kiedy nacisnę przycisk S, to chciałbym, żeby ten ułamek, bo załóżmy to jest ułamek, tutaj 4/12, żeby ten ułamek został skrócony do ułamka nieskracalnego. Czyli kiedy nacisnę, może przesunę tą funkcję, żeby była, to co teraz zrobię, żeby było widoczne. Kiedy nacisnę przycisk S jak skracanie, to ma powstać z tego ułamek nieskracalny. A zatem, w jaki sposób to zrobić? No, wiadomo, żeby był nieskracalny, musimy podzielić licznik i mianownik przez NWD. A zatem, najpierw musielibyśmy wywołać naszą funkcję NWD. Czyli najpierw wywołujemy funkcję NWD. Taka może wada troszeczkę, sama nasza funkcja, zobaczmy, ona nam nic nie zwraca, także ona nie da nam żadnej wartości. Ona da nam wartość tutaj w samej funkcji, zmieni nam NWD, natomiast tutaj jakby wykonuje się tylko tak po prostu. Dla jakich liczb ma nam wykonać? Jakie mają być parametry? Oczywiście parametrami będzie nasz licznik 1 i mianownik 1. Czyli licznik 1 i mianownik 1. Tak. Możemy sprawdzić, czy w ogóle w tym momencie on znajdzie nam, jaki będzie największy wspólny dzielnik dla tych dwóch liczb. Coś nie zadziałało. O. Dlaczego? Coś mi się zawiesiło chyba w tym programie.
Momencik, czy on tu nie pobiera? Aha, no dobrze. Tak jest, jak się nie myśli. Przepraszam Państwa. Cisnę przycisk S, a ja zieloną strzałkę ruszam. No tak, wszystko działa oczywiście. Tak, czyli kiedy nacisnę przycisk S, on już mi się ustawił, pokazuje mi tutaj, że tym NWD dla tych dwóch liczb, dla czwórki, dwunastki, to jest to. No wystarczy skrócić, czyli teraz ma podzielić, kiedy już znajdzie w tym momencie nasze NWD, ma podzielić, czyli mamy ustawić licznik, licznik na ten, który był do tej pory, podzielony przez NWD. Czyli bierzemy dzielenie i dotychczasowy licznik ma podzielić przez NWD oraz tak samo mianownik, a może skopiuję, również mianownik, to ma być dotychczasowy mianownik podzielony przez NWD. Tu mi się coś przestawiło, więc poprawię. I naciskam S. No i świetnie. 4 dwunaste skrócił mi tutaj do 1 trzeciej. No czyli działa ten program. Czyli zobaczmy, to NWD już zastosowaliśmy do skracania ułamków. Mogę jeszcze przetestować dla jakichś innych wartości, no nie wiem, co tutaj, 6, 15 na przykład, 6, 15 i skracam, tak, skracam przez 3, czyli 2 piąte. I to takie pierwsze zastosowanie naszego NWD. Ale chciałbym zrobić coś jeszcze, nie chciałbym skończyć na tym. Przepraszam, a mianowicie też myślę, że świetną sprawą jest na przykład wykonywanie działań na ułamkach zwykłych. A zatem pomyślmy, przepraszam bardzo, momencik. Przepraszam, ale nad moim blokiem jest jakiś korytarz powietrzny samolotu i właśnie co chwilę coś tutaj lata. Dlatego zamknąłem balkon. Tak, gdybym chciał teraz dodać dwa ułamki o różnych mianownikach. Potrzebne byłoby mi do tego zmazanie wspólnego mianownika. Jak to zrobić, pomyślimy za moment. A zatem, stwórzmy znowu teraz licznik drugi i mianownik drugi, czyli drugi ułamek. Licznik drugi i przestawię go sobie tutaj. I tworzę zmienną mianownik drugi. I też tutaj na tej samej zasadzie z suwakami. I może też jakoś ustawię wartości od licznik od 2 do 10, a mianownik od 2 do 20. No i załóżmy, mam 2 piąte i na przykład 7 dziewiątych. Dobrze, czy teraz słychać? Przepraszam, muszę jakiś czas chyba zresetować. Dobrze, skoro słychać, a widać, będzie zaraz moment, bo ja wyszedłem z projektu. O. No właśnie, może to te samoloty coś tam mają, jakieś zagłuszacze. Dobrze, to skoro widać, to wracamy do pytania. Jak teraz musimy, jak dodać? No oczywiście taki najprostszy sposób, moglibyśmy pomnożyć te mianowniki i byłoby też dobrze, ale można by też zrobić tak bardziej elegancko, że znajdziemy
NWW, najmniejszą wspólną wielokrotność dla tych dwóch liczb. No może tu wybrałem nie najlepiej, bo jest piątka, dziewiątka, więc tu może zmienię na szóstkę, czyli na przykład 5 szóstych. O, czyli dla szóstki, dziewiątki, żeby to nie było 54, tylko jakiś mniejszy, żeby nam znalazł. W jaki sposób potrzebujemy NWW? Tutaj, prawdę mówiąc, też nie wiem, jak to dokładnie jest w podręcznikach w gimnazjum i w liceum, czy jest też ta informacja. Pamiętam kilka lat temu jeszcze w podręczniku do szkoły podstawowej był taki wzór, taka jako ciekawostka, że A razy B to jest to samo, co NWW dla tych liczb razy NWD dla tych liczb. A zatem, gdybyśmy chcieli skorzystać z tego wzoru, to moglibyśmy do tej naszej funkcji NWD dodać też to, żeby od razu znalazł nam NWW tych liczb. A zatem stwórzmy może jeszcze jedną zmienną. Zmienna NWW. I w momencie, kiedy będziemy znali NW, to liczba, czyli nasza najmniejsza wspólna wielokrotność, to będzie A razy B, czyli to wstępne, czyli nasze number, liczba pierwsza, liczba druga, podzielona przez NWD. Czyli bierzemy dzielenie, tutaj wrzucamy mnożenie, i to będzie liczba pierwsza razy liczba druga podzielone przez NWD. Tak, nie wiem, czy widać. To może przetestuję, czy to działa. No tak, znalazł już, wie, że nie wie, coś źle jest. Aha, bo szukla. Dobra. Szuka tylko tutaj, a momencik. Nie działa coś. Aha, bo on szuka nam dla piątki i szóstki. Dlaczego? No tak, tu musimy zmienić teraz. Nie zauważyłem. Ponieważ ja tutaj mam wpisane, że on ma wyszukać dla licznika i mianownika. Było to przy skracaniu, tak? Nie pomyślałem o tym. Nie, przepraszam, bo teraz zamieszałem. Może tak. To jest skracanie, tak? Czyli dla skracania jest dobrze, bo jeżeli mam piątkę, szóstkę, to największy dzielnik to jest jedynka, wielokrotność jest tak, może przetestuję, tu zmienię coś innego, dla czwórki, szóstki przetestuję. Jak tam była czwórka, szóstka, tak, wielokrotność to była 12, dzielnik 2, było OK. Zmieniam znowu na to. Tak, czyli to działa. NWD działa, NWW dla tych dwóch ustawił dobrze. Tak? Dobrze, a teraz co z tym, co z naszym dodawaniem? Może teraz stworzymy inny przycisk, czyli kiedy przycisk, na przykład dodawanie, to ma nam sprowadzić do wspólnego mianownika. W jaki sposób? Znowu musimy wywołać naszą funkcję, czyli wywołujemy naszą funkcję, ale tym razem nie tak jak było dla licznika i mianownika, tylko dla naszych dwóch mianowników. To wywołajmy, czy dwóch mianowników, czyli dla mianownika 1 i mianownika 2. I teraz sprawdźmy, czy on nam znajdzie prawidłowe NWW dla szóstki i dziewiątki. Naciskam D. No tak, pokazuje, że ta wielokrotność to jest 18. No dobrze, no to skoro już znalazł, przepraszam, naszą najmniejszą wspólną wielokrotność, no to powinien rozszerzać tym razem, tak? Skracanie widzę, że tutaj szło nam dobrze. Porozszerzać. Trzeba by pomyśleć.
jak rozszerzyć to. No, co najpierw, no wiadomo, że mianowniki będzie wystarczyło podmienić na nasze NWW. A co z licznikami? Pomyślimy zaraz. Na pewno będzie musiał ustawić licznik pierwszy na co? Coś z mnożeniem, coś z dzieleniem. Na to, co było do tej pory, czyli była czwórka i, czy tam obojętnie co, może być piątka. Była na przykład piątka i ale powiększona ile razy? NWW dzielone przez mianownik 1, tak? Myślę, że nie pomyliłem się. Zobaczymy, czy zadziała. Czyli licznik taki, jak był do tej pory. Przepraszam, licznik. Ale razy NWW dzielone przez dotychczasowy mianownik, czyli mianownik 1. OK. Może jak tutaj kliknę, pokażę. 15, no dobrze. Zobaczmy, kliknąłem teraz na tutaj w ten bloczek z znakiem dzielenia i pokazało mi, że jeżeli taką czynność bym wykonał, no to byłaby wartość 15. Zgadza się, bo było 5 szóstych. Nowym mianownikiem ma być 18, czyli rozszerzamy przez 3, czyli 5 razy 3 będzie 15, czyli prawidłowo wykonał, czyli będę mógł to wstawić, czyli jest to dobrze wykonane. Czyli licznik razy NWW dzielony przez dotychczasowy mianownik. To mogę zduplikować, bo w takim razie drugi licznik ma powstać w taki sam sposób. Czyli licznik 2 to będzie licznik 2 przez NWW, znaczy razy NWW i dzielony przez mianownik 2. Natomiast mianowniki ma ustawić na NWW. Czyli ustaw mianownik 1 i ustaw mianownik 2 na NWW. To mi się coś przestawiło. Tutaj się też coś przestawiło. Będzie 7, 9. No dobra. No to testujemy. Czy teraz zacznie nam sprowadzać do wspólnego mianownika? No pięknie. Mamy 5, 8. Było 5, 6. Mamy 15, 18. Było 7, 9. Mamy 14, 18. Czyli pierwszy etap już tego sprowadzania wspólnego mianownika mamy. No wystarczy teraz dodać to. W takim razie może tak, w takim razie trzeba zrobić jeszcze jedną parę zmiennych. Trochę nam się namnożyło tych zmiennych, no ale to zróbmy może po prostu licznik i mianownik, tak? To będą już końcowe, licznik. I ustawimy go tutaj, tu już nie będzie żadnych suwaków, bo tutaj nie będziemy tego ustawiali, tylko ten wynik otrzymamy po prostu. I mianownik. Licznik i mianownik. No i teraz tak, tutaj na razie mamy sprowadzanie do wspólnego mianownika. Ja może to przesunę. Sprowadzone mamy wspólnego mianownika. Co z tym? No mianownik oczywiście ten sam będzie, więc kopiuję. Mianownik ten ostateczny też ma być NWW, a licznik, no super prosta sprawa, czyli ma ustawić na sumę tych dwóch.
czyli ustawiamy na ustaw licznik. Licznik na sumę tamtych liczników. Dodajemy licznik 1, licznik 2. Licznik 1 i licznik 2. I no, przetestuję. Oczywiście tutaj już filozofii nie ma. Tylko znowu trochę nieładnie się zrobiło, ponieważ wynik 29,18. Nie podoba nam się to, że tutaj mamy ułamek niewłaściwy. Można by wyłączyć całości. W jaki sposób wyłączyć te całości? No myślę, że to sprawa zupełnie prosta. A mianowicie, ile razy, czy ile 18 zmieści się w 29, tak? Czyli można by zrobić, przepraszam, ostatnia będzie naprawdę ostatnia zmienna. Więcej zmiennych nie planuję. Nazwijmy ją całości. Ja już tu nie mam miejsca za bardzo, żeby tak ładnie wyglądało, więc tak trochę nad tym może ustawię. Całości. I teraz tak. Można by w tym momencie wyłączyć całości. W jaki sposób? Powinniśmy ustawić tą naszą zmienną całości na. Zobaczmy, co, jaka funkcja może nam się przydać. Moglibyśmy podzielić. Podzielić licznik przez mianownik. Zobaczymy, co otrzymamy. Licznik przez mianownik. I kliknę w to. 1,6111 w okresie. No ale to nie może być tak, że całości mamy 1 przecinek. Zobaczmy, mamy taką też funkcję tutaj matematyczną, ponieważ nas będzie oczywiście interesowało, ile tu jest tych pełnych całości. Mamy w tym ostatnim bloczku, jaki jest w wyrażeniach, pierwiastek kwadratowy, jest to rozwijane i mamy taką ciekawą funkcję podłoga. Tak? Podłoga, czyli największa liczba całkowita. Nie, w modulo też za chwileczkę będzie napisane, ale tutaj mamy na razie podłogę, czyli to jest, ojejku, żebym się język plączał już, największa liczba całkowita, nie większa od danej liczby, tak? Czyli podłoga z dzielenia. I jak teraz kliknę, no jeden, rzeczywiście, czyli podłoga z dzielenia licznika przez mianownik. Czyli całości ma ustawić na tę podłogę, czyli ile maksymalnie całości całych mianowników zmieści się w liczniku. Natomiast licznik ma ustawić rzeczywiście na modulo, tak, na tą resztę zdzielenia. Czyli znowu ustawia teraz licznik, zwykły licznik na, tak tutaj Marzanna podpowiada, na modulo. Czyli licznik modulo mianownik, licznik modulo mianownik. OK, teraz nacisnę jeszcze raz klawisz D. O, pięknie. I się okazuje, to już nie 29,18, tylko 1 i 11,18. No, prawie idealnie, gdyby tu zmienić wartości, na przykład na 5 szóstych, i na przykład 2 trzecie, i 2 trzecie, to co otrzymamy? I chcemy to dodać. Zobaczmy.
1 i 3 szóste. Jeszcze nie jestem zadowolony nauczycielem, który tutaj, którym się podoba ten wynik tak do końca, ponieważ w tym momencie można by tę część ułamkową 3 szóste skrócić. A zatem ostatnia rzecz, jaką jeszcze tutaj zaproponuję na koniec, żebyśmy teraz skrócili tutaj ten licznik z mianownikiem. Tak? A zatem moglibyśmy, zobaczmy teraz, wziąć właściwie to, co było ukryte pod przyciskiem S. Nie wiem, czy nie utnie mi teraz tej części ekranu, ale zduplikuję to, co mieliśmy pod przyciskiem S, tylko podmienię. Ma teraz znaleźć NWD, największy dzielnik, przez ile da się skrócić to. A tylko to ma być tak, licznik zwykły, to zmieniam na licznik zwykły i mianownik zwykły. Ustaw licznik zwykły na licznik zwykły przez NWD i ustaw mianownik zwykły na mianownik zwykły przez NWD. I ostatni test, no pięknie. Z dodawania otrzymaliśmy 1 i 1 druga. Podoba mi się. Może nie wygląda to pięknie tak wizualnie, jeżeli chodzi o tutaj o ten taki, można, interfejs. No można się pobawić w jakieś tam ładne cyferki, numer gdzieś tam mam w swoich projektach właśnie taki z tymi, taki naprawdę ozdobny dla uczniów. Natomiast no na razie tak roboczo wydaje mi się, że to jest ok. No co dalej? Można by oczywiście działać z pozostałymi działaniami na ułamkach, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Natomiast tutaj już odejmowanie pewnie niewiele się zmieni. Może bardziej trzeba się pomęczyć, bo mogą być nam wyniki ujemne i wtedy tutaj ta podłoga trochę może nam nie zadziałać, bo będzie działała w drugą stronę. Natomiast z mnożeniem no trzeba się bawić na zamianę na ułamki niewłaściwe, no ale to też taka, myślę, że na podobnej zasadzie sympatyczna zabawa. No to tak, to ja myślę, że z tego projektu o NWD, NWW, to ja bym miał tyle. Nie wiem, czy są jakieś pytania, może tego, czy jakieś propozycje, pomysły jeszcze, czy dla nas, czy też Państwo macie jakieś ciekawe uwagi, to oczywiście chętnie posłucham. Natomiast jeśli nie, to zaraz oddam głos Izie i Iza jeszcze zaproponuje jeden projekt który przygotowała. To ja nie wiem, czy widać w ogóle ten dół, tylko bardziej już nie mogę podnieść teraz tego obrazu. O, Iza już się pojawiła. No dobrze, Iza. Dobrze, przekazuję tobie pałeczkę. Dobrze, to ja się wyłączę. Słuchajcie, dwie proste rzeczy, które pewnie gdzieś też już widzieliście i część się z tym spotkała. Natomiast poszukamy sobie wartości najmniejszej i wartości największej wśród podanych liczb. Czasami przy różnych porównywaniach to się przydaje i myślę, że warto to sobie tutaj tak na koniec po tym intensywnym projekcie, który pokazał Michał, z ilością liczników i mianowników pokazać jako takie dopełnienie tych poszukiwań różnych wartości liczbowych. Zaczynamy nowy projekt. Michał, gdybyś mógł tutaj udostępnić. Tak. I już nie będziemy bawić się w proszenie użytkownika o podanie zakresu liczbowego, ile liczb ma pasować, tylko sami stworzymy listę liczb
Wylosujemy, powiedzmy, 10 liczb od 1 do 100 i wpiszemy je do naszej listy z liczbami. Czyli tak jak poprzednio, na początku musimy stworzyć listę liczby, czyli w kategorii dane stworzymy listę, utwórz listę liczby i po kliknięciu zielonej flagi 10 liczb wylosujemy, czyli kiedy kliknę tę zieloną flagę, powtórz 10 razy, losuj liczbę, ale będziemy ją od razu wpisywać do naszej listy. Wobec tego z danych wybierzemy dodaj do liczby i w miejsce think piszemy los. Ten wylosowany powiedzmy od 1 do 100, czyli losuj od 1 do 100. A może być mniejsza liczba, ale piszmy 100. Mamy wylosowanych 10 liczb. Oczywiście od razu na początku możemy za każdym uruchomieniem mieć inną listę liczb, wobec czego na samym początku dodajmy sobie jeszcze, żeby było bardziej estetycznie przy uruchomieniu. Usuńmy wszystko z liczby, czyli na początku mamy tą listę. Usuń wszystko, jeśli rozwiniemy menu przy jedynce. I teraz, żeby też przećwiczyć właściwie funkcję bloku, bo tutaj Michał pokazywał już tworzenie funkcji, wcale te nowe bloki nie muszą mieć parametrów liczbowych. My stworzymy teraz dwa bloki, minimum i maksimum, które będą wywoływane, po kliknięciu określonego klawisza. Wobec czego przejdźmy do więcej bloku i stwórzmy sobie funkcję maksimum. Wpisujemy nazwę maksimum i klikamy OK. Nie będą nam potrzebne żadne parametry na wejściu, bo będziemy szukać największej liczby pośród tych, które są w naszej wylosowanej liście liczb. Wobec tego będziemy znowu porównywać kolejne elementy z naszej listy, więc na pewno przyda nam się zmienna n. Już nie będziemy tego zmieniać, która będzie numerem elementu na liście. Stwórz zmienną n w kategorii dane, tak? Dajemy n i na początku ustawimy n na 1, bo będziemy zaczynać od pierwszego elementu na liście. Ustaw n na 1. Po wybraniu elementu na liście, numer pierwszego, musimy jeszcze mieć zmienną, pod której zapiszemy naszą maksymalną liczbę, czyli tą największą spośród wylosowanych. Czyli stworzymy sobie jeszcze jedną zmienną max, pod którą będziemy przechowywać największą znalezioną liczbę. I na początku nasze maksimum ustawimy na wartość najmniejszą, dlatego że my będziemy porównywać to, co jest w danym momencie zapisane pod maksimum, z tym, co mamy w wylosowanej liście. I będziemy podmieniać. Jeżeli poszczególny element na liście jest większy, wobec czego nasze maksimum przyjmie jego wartość. Natomiast jeżeli jest mniejszy, to przejdziemy do kolejnego elementu. Czyli potrzebujemy tak ustawić nasze maksimum na najmniejszą liczbę, z których losujemy, a losujemy od 1 do 100. Wobec czego na początku wstawmy sobie 1. I będziemy porównywać na warunku jeżeli. Czyli wybieramy z kontroli jeżeli. Jeżeli element pierwszy na liście będzie większy od maksimum, to maksimum ustawimy na ten element. Czyli potrzebujemy z funkcji matematycznej bloczka porównania, bloczka większości. Mamy tutaj tak. I będziemy porównywać element pierwszy na liście. Więc wracamy do naszej
naszej kategorii dane i mamy element z liczby. Element o numerze n, wobec czego w tą jedynkę wstawiamy literkę n. Ten bloczek wkładamy do pierwszego okienka w warunku jeżeli. I jeżeli on jest większy od ustawionego na 1 maksimum, czyli w drugie okienko wkładamy naszą nazwę zmiennej maksimum, to jeżeli jest większy, to teraz moje maksimum ustawiam na, ten element. Czyli biorę z zmiennych ustaw max na i mogę zduplikować z warunku jeżeli element n z liczby. Tak? I teraz to jest jedno porównanie. Ile razy muszę to powtórzyć? Słuchajcie, ile razy, no to takie sprawdzenie. Słuchajcie, ile razy, powiedzcie mi, ile razy muszę to powtórzyć, żeby przejść wszystkie elementy. Super, 10. A czy mogę tą dziesiątkę szczytać jakoś automatycznie? Którym blokiem mogłabym to odczytać? Bo wiem, że 10, bo powtarzałam 10 razy i 10 liczb losowałam, ale czy jest jakaś inna możliwość, żeby nie wpisywać na sztywno dziesiątki? Ma ktoś jakiś pomysł? Tak, oczywiście, super. Tutaj Marzena już odpowiedziała. Długość listy. Tak, mamy możliwość czytania długości listy i wiemy, bo jak użytkownik zmieni nam u góry, to wtedy tutaj w definicji nic nam się nie zmieni, więc możemy automatycznie czytać długość listy liczby, którą mamy tam na dole w kategorii pod liczbami. Wybieramy jeszcze z kontroli powtórz ilość razy. Ten mój warunek, jeżeli będzie zawarty w pętli powtórz. Powtórz długość liczby. I teraz jeżeli dany element jest większy, to go podmieniamy, wstawiamy go jako maksimum i oczywiście muszę jeszcze zmienić literkę n, żeby przejść do kolejnego elementu mojej listy. Czyli zmień n o 1, korzystając z kategorii danych. Pod warunkiem jeżeli zmieniamy n na 1. Mamy definicję maksimum. Z tym, że nie mamy tego jeszcze wywołanego. Powiedzmy, że kiedy klikniemy literkę m, wówczas wyświetli nam się to nasze maksimum, czyli kiedy kliknięto klawisz M, wybieramy klawisz M, wywołujemy naszą funkcję maksimum, czyli idziemy do więcej bloku i wybieramy tam naszą nazwę. Oczywiście, tak jak mówiłam, dałoby się to zrobić w jednej funkcji bez tworzenia bloku, ale tutaj taka funkcjonalność i też trochę oswojenie się z tymi blokami. No to uruchomimy teraz program, sprawdzimy, czy liczby się wyświetlają, czy mamy 10 liczb. Mamy. Na razie mamy maksimum na 0, n na 0. Dobrze, i klikniemy klawisz M. Możemy pokazać liczby i widzimy, że zadziałało. M przeszło do kolejnego, po wszystkich elementach i mamy wartość maksymalną, czyli tą największą. Drugą definicję, którą stworzymy, to oczywiście wartość najmniejsza. Będzie to bardzo zbliżone do maksimum. Będziemy zmieniać tylko właściwie nasze porównanie, czyli znak nierówności. Zmienimy na przeciwne. I teraz znowu więcej bloku,
utwórz blok. Warto mieć maksimum gdzieś obok, żeby można było na to popatrzeć, bo będzie to bardzo do siebie podobne. I nasze minimum również będzie rozpoczynało się od tego, że ustawimy nasz numer na liście na pierwszy, czyli ustaw N na 1. W kategorii dane ustawiamy N na 1. No i potrzebujemy jeszcze jednej zmiennej minimum. Którą na samym początku ustawimy na maksymalną możliwą wartość. Skoro losowaliśmy od 1 do 100, to nasze minimum na samym początku przyjmie wartość 100. I znowu powtarzać będziemy długość listy razy, wobec czego możemy ten bloczek powtórz zduplikować z naszej funkcji maksimum. Duplikujemy z maksimum i wyrzucimy tylko tak naprawdę znak nierówności. Element n z liczby nam się przyda, ale porównywać go będziemy z minimum. Zmienimy tak, możemy zmienić klikając i maksimum zmieniamy na minimum. I oczywiście w funkcji, jeżeli ustawiamy minimum na podany element z listy, jeśli jest on mniejszy niż 100. No i również wyświetlimy tą wartość najmniejszą z listy po wybraniu jakiegoś klawisza, na przykład po wybraniu spacji. I kiedy klawisz spacja naciśnięty, wywołamy funkcję minimum. I pokaże nam się po kliknięciu spacji najmniejsza wartość wśród tych, które mamy już dostępne. Czyli nie musimy drugi raz losować liczb, wystarczy, że klikniemy klawisz spacja. Sprawdźmy, czy działa. I widzimy, że wylosowało kilka liczb, z czego najmniejszą jest w tym momencie liczba 300, to dobrze tutaj widzę. Słuchajcie, czy ktoś ma jakieś pytania do tego, czy coś pokazać jeszcze? Myślę, że wszystko jest dostępne. Tak, Michał, czy chciałbyś jeszcze coś do tego dodać? Jakbyś mógł się nam pokazać? No okej, za bardzo nie mam nic teraz więcej do dodania. Ja też może dorzucę, tylko nie wiem, co musiałem teraz poszukać w projektach. Może się jeszcze pokażę. Musiałem poszukać w projektach, bo też mam zrobione niektóre takie już trochę ładniejszą wersję tych projektów, które pokazywałem, związanych z NWD, z ułamkami. To może podrzucę też linki, że jak to tam jest zrobione, bo tutaj nie wiem, czy wszystko było widoczne i czy wszyscy wszystko mają, tylko musiałbym chwileczkę pewnie ich znaleźć je, ale to mogę podlinkować. To, co dzisiaj robiliśmy teraz też mogę, tylko na razie mam nieudostępnione, jak udostępnię, to też za chwileczkę mogę podrzucić. To może tylko wyłączę współdzielenie ekranu, bo to już chyba nie będzie potrzebne. To ja może zajmę się szukaniem i zaraz powrzucam. Nie wiem, czy są jakieś pytania jeszcze poza tymi linkami.
Tak, tutaj Ania wrzuciła link do zaświadczeń z dzisiejszego webinaru, zaświadczeń uczestnictwa. I pojawiły tak, się tutaj i ktoś. Tak, ja tutaj Grzegorz proponuje, że można za pomocą dzielenia. No myślę, że tutaj niewielka różnica będzie w samym kodzie z tym dzieleniem. Tam zamiast odejmowania można tak wziąć dzielenie czy tam modulo i pewnie będzie podobne działanie. No ale to myślę, takie są powiem, kosmetyczne zmiany. Ale oczywiście też taką metodę można zastosować. Tak, teraz dorzucam NWD i okej. Okay. Są na razie te trzy linki do dzisiejszych projektów, które robiliśmy na tym webinarze. Natomiast ewentualnie, jak znajdę jakieś inne jeszcze ciekawe, takie starsze moje projekty, które były no właśnie w tej samej zasadzie robione, tylko może trochę bardziej rozbudowane od tej strony graficznej, no to też oczywiście dorzucę. O, tutaj mam taką też zrobione w formie lekcji, może też to nie jest zbyt pięknie zrobione, tak zwane wizualnej, też takie w miarę proste, ale też można sobie obejrzeć. No i to, ale nie wiem, czy teraz tak na szybko znajdę coś innego. Tutaj na wierzchu tak powiem nie widzę, to ewentualnie dorzucę później, jak to na spokojnie jeszcze przeszukam i tutaj Państwu jakoś dorzucimy poprzez maila. Tam. Także dziękujemy bardzo za mile spędzony wieczór. Mam nadzieję, że Państwu też się podobało i że jakieś inspiracje do swojej pracy matematycznej też zaczerpniecie. Jak były jakieś pytania, oczywiście zawsze można wysyłać na maila mistrzowskiego, na pewno też dotrze do nas. To cieszymy się bardzo, że były. Tak, tak. No, dziękujemy bardzo za miłe słowa. Śnika. Najważniejsze, że przyda. Również dobrej nocy życzymy.